Siemanko widzowie, witam was serdecznie w nowym odcinku. Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, jak widzicie po tytule, czy tam po miniaturce, niestety zniszczyłem swoje buty. Zobaczcie, rozlał mi się olej. Tu mi się rozlał olej i tu mi się rozlał olej. Nie pytajcie, jak to się stało, po prostu stało się. No i co? Myślałem, że może uda się to wyczyścić jakimś preparatem typu Meglio. Niestety nie udało się to zrobić. Także no co? Można by pomyśleć, że buty są do wyrzucenia. Aczkolwiek mój kolega tak naprawdę sprzedał mi fajny patent. Albo inaczej, podesłał mi dosyć fajne rozwiązanie i fajny pomysł. Mianowicie, żeby kupić specjalny barwnik do butów, do nubuku i do skóry i zafarbować te jasne elementy na elementy czarne. Chciałbym to zrobić teraz i chciałbym tak zrobić, żeby tego tutaj nie zabarwić, tej części i oczywiście tej gumy, żeby ta guma została tak, jak jest oryginalna, taka biała. A te jasne rzeczy, tu gdzie są plamy, to chciałbym je zafarbować właśnie tym na czarno. No i mam nadzieję, że wystarczy mi tego, bo to taki mały preparat, jest taka mała butelka, nawet ona nie jest szklana, tylko ona jest plastikowa. I do tego był taki pędzelek, więc zastanawiam się, czy mi starczy tego, bo tego nie ma wcale dużo. No ale może jest to bardzo wydajne i może wystarczy, także zobaczymy. Myślę, że może to okleję tutaj taśmą, żeby tego nie poniszczyć. No i będziemy barwić te buty. Na pewno zdejmę sznurowadła. No, także podziałamy. Nie wiem, czy tego, ten język też będziemy farbować. Zobaczymy. W każdym razie biorę się do roboty. No, także słuchajcie, zaczynam od wyjęcia sznurowadeł. Zaczynam od wyjęcia sznurowadeł i wtedy okleimy sobie i zobaczymy, jak to będzie szło. Mam nadzieję, że to będzie raz, dwa ogarnięte. Sznurowadła sobie wymieniłem, bo te oryginalne w tych właśnie Trump dwójkach, to są buty od Rebel Horna, były strasznie długie, więc ja sobie włożyłem krótsze. Wcześniej miałem takie żarówiaste, one były za krótkie, a te są akurat. Także co? Ja je wcześniej już wyszczotkowałem, wyczyściłem tak naprawdę, bo próbowałem to umyć, ale nie udało się, więc ja nie będę tego już szczotkował. Okleję tylko taśmą tą gumę i działamy z farbką. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Dobra, namoczę ten pędzelek i próbujemy nakładać. O, patrzcie, jak fajnie. No, tak jak mówiłem, wpływa mi trochę pod tą taśmę. Dobra. No, wpływa mi pod taśmę. Czyli chyba odkleimy to. Pobrudzę sobie tą gumę. Dobra, czyli odklejamy to do tego miejsca. Czyli zostawiam tak. I jedziemy dalej. O, słabo, nie chce się za bardzo barwić, słuchajcie. Zobaczcie. Taki się robi kolor. Taki ciemniejszy szary, zobaczcie. Może trzeba więcej tego nakładać. Albo właśnie kilka warstw. Fajnie idzie. Trudno, szwy też będą czarne. Sprawdzimy zaraz, czy
pokryje nam te ślady po oleju. Tak, słuchajcie, pokrywa. Patrzcie, pokrywa, nie widać już plamy. Dobra, może spróbujemy zrobić to tym wacikiem. Także moczę wacik. O, patrzcie, jak fajnie się zamoczył. Te większe powierzchnie na pewno lepiej będzie wacikiem zrobić, patrzcie. No, powiem wam, że fajnie idzie. Wacik chyba powoduje to, że ten preparat jest bardziej wydajny, słuchajcie. Ale jednak widzę, że pędzelkiem trzeba będzie w tych takich miejscach bliżej łączenia elementów. Do dużych powierzchni wacik jest zdecydowanie lepszy. Naprawdę. Widać nawet, że bardziej ta skóra lepiej jest zafarbowana niż tutaj, nie? Więc tą stronę też zrobię wacikiem. Tak, żebyście widzieli, jak ja to robię. Tutaj można dojechać tak, ale tu do brzegu nie dojeżdżam. Bo to zrobię, tak jak mówiłem, pędzelkiem. Tym, który był dołączony do zestawu. Widzę, że jest efekt. Zdecydowanie mniej widać plamy, a nawet bym powiedział, że ich nie widać. Póki co, zobaczymy, jak będzie. Jak one wyschną. Także ja daj im odpocząć i później wrócimy do tematu. Powiem wam, że naprawdę super rozwiązanie. Dzięki Michał, że mi poleciłeś taki pomysł. I co? Przed i po. Jak myślicie? Fajnie czy nie? Jedziemy z tym. Powiem wam, że nie trzeba oklejać. Myślę, że można tego nie robić. Tylko trzeba uważać. Jest git. Dobra, słuchajcie, tym razem przyjąłem taką technikę, że objechałem farbą tutaj dookoła. Takie wszystkie miejsca, gdzie nie dojdę tym wacikiem. No i teraz biorę wacik nasączony. I jadę tym wacikiem, nie? Także jedziemy od góry. O, bardzo ładnie. Także ja nałożyłem dwie warstwy, zobaczcie, tak to wygląda. No teraz trzeba dać temu wyschnąć. Ja wezmę je do domu, bo tutaj mam 15 stopni. No jak widać, nie trzeba od razu wyrzucać, można również naprawić. Także co? No całkiem fajnie to wygląda. Pokażę wam jeszcze, jak one wyschną, ale na ten moment właśnie wyglądają w ten sposób. Udało się to dosyć fajnie pomalować. Farba oczywiście starczyła na dwie warstwy. Nawet wam powiem, że zostało tam dosłownie tyle. I myślę, że na jakieś drobne poprawki jeszcze będę miał. Także co? Na razie to tyle. Minęło kilka godzin. No i co?
Buty trochę przeschły, ale no nie jest to efekt idealny, bo plamy są widoczne. Niestety wyszły plamy, zrobiło się to troszkę bardziej takie jaśniejsze. No i plamy wyszły, są widoczne. Natomiast wpadłem na jeszcze jeden trochę głupi pomysł, żeby ten środek tutaj, gdzie te plamy najbardziej są widoczne, po prostu przesmarować to olejem, żeby były takie. Tak samo tu. A tu na boku no jest największa ta plama, ale że ona jest na boku, to jest chyba najmniej widoczna, więc chyba to już sobie odpuszczę. Natomiast ten środek, musiałbym coś z nim zrobić, żeby to jakoś wyglądało. Także nie wiem, czy nakładać jeszcze jedną warstwę tego, czy oblecieć to olejem i zostawić do wyschnięcia i zobaczymy, jak będzie wyglądało. No dylemat troszkę, ale chyba zrobię to jednak olejem, tutaj ten środek do tego miejsca i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście wezmę świeży olej, nie przepalony, tylko świeży i może będzie to w miarę jakoś wyglądało. No i zobaczcie, tak wyglądają buty. Jednak zdecydowałem się objechać je olejem. Objechałem je olejem takim, jaki pobrudziłem. Także teraz myślę, że mogłem zrobić to olejem kokosowym, bo podobno jest lepszy, ale tym olejem, skoro pobrudziłem, no to tym olejem również je wymazałem. Brałem sobie tak w koreczek trochę oleju, tak na palec i tak sobie tutaj mazałem. No i na końcu wytarłem je szmatką, przetarłem, żeby były suche. No i co? Teraz zostawię je do wyschnięcia, założę sznurowadła i dalej buty będę używał. Będą użytkowe, nie widać plam, także najpierw je pofarbowałem, tak jak mówiłem, tą farbką do butów, no i potem tym olejem. No i myślę, że wytrzymają jeszcze kilka sezonów, a jeśli będzie się coś z nimi działo, to wymienię po prostu. Powiem Wam, że nie są jakoś mega wygodne, ponieważ mało miejsca jest na palce tutaj, jest bardzo nisko. Jeśli chodzi o te buty, o taką recenzję na szybko, można powiedzieć, po tym czasie użytkowania, po jednym sezonie. No i oczywiście te wkładki też nie są najlepsze, bo zobaczcie, wkładka się rozwarstwiła. No i teraz będę musiał sobie kupić jakąś wkładkę zastępczą i po prostu sobie do tej wkładki i te wkładki sobie wymienić w tych butach na następny sezon. Także no, trzeba mieć to na uwadze, ale do jazdy na motocyklu no polecam te buty, bo fajnie wyglądają, pasują do Harley'a moim zdaniem, chociaż trapery bardziej by pasowały chyba jednak. Natomiast takie chciałem, no i takie są. Także kończąc tego vloga już, buty udało się uratować, jak widzicie. Zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji, także co? Dziękuję Wam za oglądanie, no i oczywiście do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!